poranek przedwyborczy na antenie Radia RDN Małopolska. Łukasz Pelc, witam Państwa. Razem ze mną w studiu jest poranny gość Radia RDN, Mieczysław Kras, kandydat na prezydenta miasta Tarnowa, Ziemia Tarnowska. Dzień dobry, witam. Witam Pana, witam Państwa. Zacznę od przewrotnego pytania. Nie ukrywam, że takie pytania bardzo lubię. O co Pan walczy? Jak każdy kandydat walczy o zwycięstwo w wyborach na prezydenta miasta Tarnowa. Nie spodziewałem się innej odpowiedzi. To była ta część oficjalna, ta część nieoficjalna. W tej części mniej oficjalnej to musimy popatrzeć realnie. No, myśmy wydali na kampanię wyborczą tyle pieniędzy, ileśmy mieli. Są też ograniczenia ustawowe i widzimy, że przybiły nas partie polityczne, które mają olbrzymią kasę na wybory. Więc też. Ale wejście do mediów publicznych mieliście. No, dzięki ogromnej organizacji. Myśmy zorganizowali komitet zarówno do miasta, jak i do powiatu tarnowskiego. To dało nam to wejście do mediów publicznych. Ale to była tytaniczna praca. Ktoś, kto tego nie przeżył, to nie wie. No więc realnie patrząc na to wszystko, myślę, że walczymy o trzecie miejsce. Jest to bardzo realne. Jest to Pana zdaniem realny wynik, tak? A kto jest Pana najmocniejszym kontrkandydatem? No oczywiście, jak popatrzymy nawet na kampanię wyborczą, no to najmocniejszym kontrkandydatem jest pan Roman Ciepiela. Drugim kontrkandydatem bardzo poważnym jest pan Kazimierz Koprowski. I myślę, że będę trzecim ja, którzy będziemy się liczyć w tej grze. A myślał już pan może tak hipotetycznie o tym, jak mogłyby po wyborach wyglądać układanki? Ja wiem, że to jest trochę takie wróżenie z fusów, jeżeli tak to mogę nazwać. Nie, no myślę, że dla mnie jest to w miarę łatwe. Dla mnie, patrząc na moje poglądy i na to, co w życiu zawsze robiłem, naturalnym koalicjantem jest Prawo i Sprawiedliwość. I taka koalicja też jest zawarta centralnie między Polską Razem a Solidarną Polską. Ona schodzi już do województwa, więc myślę też, że tak koalicja będzie schodzić dalej do Polski powiatowej, miejskiej i gminnej. Pana zdaniem te wybory nie są trochę upolitycznione? Ja obserwuję wybory od 90 roku, od tej słynnej transformacji. We wszystkich tych wyborach uczestniczyłem i uważam, że to są najbardziej upolitycznione wybory ze wszystkich. No dlaczego pan tak uważa? Jeszcze nigdy tak nie było, żeby partie polityczne tak mocno wciskały się w samorząd. Pamiętam, startowaliśmy zawsze z najprzeróżniejszych komitetów. Nawet do Rady Powiatu startowaliśmy z najprzeróżniejszych komitetów, udzielały nam poparcia PiS, udzielał nam poparcia Platforma Obywatelska. Ale nie to było najważniejsze chyba. Tak, dziś widzimy, że te wszystkie partie próbują za wszelką cenę zawładnąć samorząd dla siebie. I to trzeba nad tym ubolewać. To jest, panie redaktorze, bardzo źle, bo samorząd był powołany nie dla partii politycznych. On był powołany dla ludzi, dla grupy mieszkańców, która ma sama się rządzić na danym obszarze. I ta grupa powinna sama wiedzieć, kogo ma spośród siebie wybrać na radnego, kogo ma wybrać na burmistrza, wójta, a tu zacznie się tak, że decyzje będą zapadać w gabinetach partyjnych. No okej, ale pan przecież też pochodzi ze środowiska pana Jarosława Gowina. Środowisko polityczne, jakby tu dużo nie mówić i nie patrzeć. Tak, no trzeba powiedzieć, pan Jarosław Gowin wczoraj w Tarnowie oficjalnie popiera kandydatów z komitetów Ziemia Tarnowska. Oczywiście i to jest dobre, ale pan Jarosław Gowin należy do tej niewielkiej grupy polityków i parlamentarzystów, którzy od początku powiedzieli tak: ja nie wciskam się w Polskę gminną i w Polskę powiatową, wy razem z mieszkańcami układajcie sobie tam gminę i powiat, natomiast ja chętnie wesprę grupę, która jest dobra, jest dobrze zorganizowana, która nie patrzy na rozgrywki polityczne, tylko chce budować swoją małą ojczyznę. I dodaje, że na szczeblu wyborów do rad gmin i powiatów nie powinna się liczyć legitymacja partyjna. Oczywiście, że tak. I dlatego przyjechał pana Gowina wczoraj. Właśnie dlatego przyjechał i wsparł. Ja bym był bardzo zadowolony, gdyby inny polityk poszedł w jego ślady. A cóż by to się stało, gdyby przyjechała na przykład pani Ewa Kopacz i wsparła, powiedziała: o, tutaj na terenie Tarnowa jest fajny komitet Ziemia Tarnowska, proszę na niego zagłosować. Ale takich polityków na to nie stać, bo oni mają Myślę, że pani Kopacz po prostu nie miałaby czasu, żeby do Tarnowa przyjechać. No bądźmy realistami. Powiedziałem tak bardzo już wybiegająco do przodu, ale w Platformie jest cały szereg innych polityków. W PiSie też jest cały szereg innych polityków, którzy mogliby
tutaj przyjechać i wesprzeć Komitet Ziemia Tarnowska, który notabene jest też naturalnym prawie koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Zadam może kolejne przewrotne albo głupie pytanie, ale rozumiem, że jest pan trochę dumny z siebie i chyba z tego swojego środowiska, które panu pomaga, że udało wam się stworzyć ten komitet, zarejestrować te listy. Bo pamiętam krytyczne głosy, wielu nie wierzyło, że wam się to uda. No tak, przed chwilą nawet już o tym wspomniałem, że była to tytaniczna praca. Gdyby nie było takiej grupy ludzi, którą ja spotkałem na własnej drodze, to jest niemożliwe do zrobienia. Dziś przepisy wyborcze są tak trudne, że tego nie jest w stanie zrobić ktoś w dwie czy trzy osoby. Tu musi być cały sztab ludzi i praca przez kilka miesięcy praktycznie przez od rana do wieczora. Spotkałem też na tej swojej drodze wiele znakomitych ludzi. To jest 50 ludzi startujących na terenie Tarnowa, 60 ludzi w powiecie. Uważam, że to ludzie z ogromnym potencjałem. Bardzo duża rzesza młodych ludzi, którzy chcieli się w to zaangażować, bo ktoś powie, że dziś młodzież tylko patrzy w stronę nowej prawicy. To nieprawda. My mamy w swoich szeregach dużą ilość młodych ludzi do tego stopnia, że jeden okręg, przecież w Tarnowie, czwarty okręg oddaliśmy zupełnie młodzieży. Tam mamy jednego kandydata, który się przeciera, a jeszcze chodzi do szkoły średniej. Więc cały szereg młodych ludzi spotkaliśmy na swojej drodze i próbujemy ich angażować, namawiać, żeby wreszcie spróbowali się tutaj angażować w Polsce. Nie wszyscy muszą wyjechać za granicę. Pan to wielokrotnie podkreślał, komentując informacje o zarejestrowaniu list. Proszę powiedzieć w takim razie, na ile mandatów liczycie zarówno w wyborach do Rady Miasta, jak i do Rady Powiatu? W wyborach do Rady Miasta mam taką nadzieję, że jesteśmy w stanie wywalczyć 4 mandaty. I to jest realnie możliwe, jak patrzę na potencjał tych ludzi, jak patrzę na kampanię wyborczą. I pana zdaniem te 4 ewentualne mandaty mogłyby wam dawać jakąś siłę? Te cztery mandaty plus moja pozycja jako kandydata na prezydenta ma dać nam pozycję do negocjacji, do przyszłego zarządzania Tarnowem. Negocjacji bardziej w stronę PiSu, tak jak pan powiedział. Oczywiście naturalnym koalicjantem jest Prawo i Sprawiedliwość, aczkolwiek wybory... Ale to nie jest pan na ten PiS obrażony trochę? Wie pan... Za to, że kiedyś pana wyrzucili? To za to, że mnie wyrzucili, jeszcze mieliby być obrażeni, to tego nie, już nie pytam, bardzo... Pytam, czy pan nie jest obrażony? A czy ja nie jestem? Wie pan, to, co ja przeżyłem w swojej karierze, to tego nigdy nie zapomnę. I na pewno ja to już nieraz mówiłem, że koalicji nie będzie z miłości. Natomiast jeżeli siądziemy do stołu i uznamy, że wspólnie z PiS-em jesteśmy coś w stanie zrobić dobrego dla regionu, dla miasta Tarnowa, to ja jestem gotów to zrobić, odkładając na bok to, co mnie w życiu Czyli spotkało. Miłość z konieczności, bo to tak mi jest. Przychodzi do głowy. Tak jest, tak jest. No a teraz wróćmy do powiatu. No w powiecie jesteśmy jedynym komitetem pozapartyjnym w powiecie. Startują same partie i to, co przedtem żeśmy mówili, dlatego te wybory są tak upolitycznione. My jesteśmy jedynym komitetem jako Ziemia Tarnowska pozapartyjnym, więc jestem przekonany, tak patrząc też po potencjale ludzkim, że 10 mandatów weźmiemy w powiecie. No i to już będzie poważny albo koalicjant, albo nawet zwycięzca tych wyborów. Za chwilę jeszcze o wyborach na prezydenta Tarnowa, ale skoro mówimy o powiecie, jak pan ocenia te 2 lata rządów pana Romana Łucarza? Teraz perspektywy czasu, już bez tych emocji. Wie pan, to były bardzo łatwe lata do rządzenia, ponieważ poprzednie 6 lat to były najlepsze lata dla powiatu. Zostały ściągnięte ogromne pieniądze. W chwili, kiedy odchodziłem, już wiele inwestycji, tych, którzy teraz się toczą, te wszystkie inwestycje praktycznie były już zaawansowane, więc tu nie trzeba było wielkiego wysiłku wkładać w zarządzanie, po prostu trzeba było tylko to przeprowadzić. Na pana zdaniem pan Roman Łucarz ma szansę na to, żeby ponownie zostać starostą? Też oczywiście ma szansę, ponieważ PiS jest mocną siłą, nie ulega wątpliwości, zarówno w mieście, jak i na terenie powiatu, więc... I pana zdaniem to byłby dobry wybór dla powiatu, dla mieszkańców powiatu tarnowskiego? Jeżeli będzie miał lepszego koalicjanta niż ma dotychczas, to myślę, że jest w stanie sobie poradzić na następną kadencję. Natomiast to, co miał przez ten okres tych koalicjantów, to było fatalne rozdanie i
I więc chyba, więcej chyba, nie chyba, będę tego komentował. To, chyba, że wierzy pan w to, że uda wam się wprowadzić więcej mandatów do Rady Powiatu, to gadać się z kimś i z własnego grona wybrać tego starostę. Wybory to jest też po części loteria, więc dzisiaj ja mówię o 10 mandatach, co przyniesie jeszcze niedziela i 16 listopada, czas pokaże. Zostawmy powiat, skupmy się na mieście Tarnowie. Tak się zastanawiam, czy myślał pan sobie może kiedyś o tym, hipotetycznie, wygrywa pan wybory, zostaje pan prezydentem Tarnowa, nie boi się pan tego, że może, nie wiem, będzie pan mieć problemy z zarządzaniem płynnością finansową tego miasta, bo jak wiemy, miasto Tarnów jest miastem zadłużonym, a pan ma troszkę inne doświadczenie jako starosta, bo tam się budżet w miarę dopinął. Tak, ale mimo wszystko tyle lat miałem do czynienia z budżetem, że ja na tych budżetach trochę się znam. Więc trzeba na tyle kroić, na ile materiału stoi. Ja mówię tak, że budżety nasze samorządów pozadłużały się przez złą politykę państwa. To nie prezydenci ze złej woli i starostowie czy burmistrzowie zadłużali swoje samorządy. Bo jeżeli wprowadza się samorząd w taki dziki pościg za dochodami, no to cóż ten samorząd ma robić? Albo zaciąga kredyty na inwestycje, albo podnosi podatki i to jest złe w samorządzie. Więc jeżeli zastanę budżet, który jest bardzo mocno zadłużony, trzeba zrezygnować z wielkich, wirtualnych inwestycji. Kiedyś marzyła się tutaj wszystkim wschodnia obwodnica Tarnowa. Nadal się marzy. Ona dzisiaj pokazuje, że tak naprawdę na najbliższe kilka lat ona nie jest potrzebna, chyba że Tarnów urośnie do jakichś, nie wiem, 150 tysięcy ludzi, do jakiejś wielkości takiej. Pana zdaniem wschodnia obwodnica Tarnowa nie jest potrzebna, tak, dobrze słyszę? Tak. To dziś pokazuje ruch, który poszedł na autostradę. Już się zmniejszył ruch na Jana Pawła II. I gdyby most, ktoś był pomyślał, i most nad ulicą Lwowską poszerzył w czasie remontu o dwa pasy ruchu, to dziś byłaby płynność ruchu z węzła autostrady przez Jana Pawła II, przez Lwowską do południowej obwodnicy i na południe Tarnowa. I te inwestycja, która w zamyśle miała kosztować, coś tam się przypomina, chyba 600 milionów złotych, to jest inwestycja, która może rozłożyć samorząd, bo nikt na te inwestycje sam pieniędzy nie wyda. Miasto będzie musiało w tym poważnie uczestniczyć. I na koniec mam do pana jeszcze pytanie w żaden sposób nie jest nowe, bo to pytanie usłyszał pan Kazimierz Koprowski w prezydenckim Pulsie Regionu, w którym pan też brał udział, ale teraz przyszło mi to do głowy. Mówi pan, że bardziej bliżej panu w stronę PiS-u. W momencie, gdybyście wprowadzili kilka mandatów do Rady Miasta, chcielibyście się dogadywać z PiS-em. W takim razie, czy to oznacza też czysto hipotetycznie, w momencie, kiedy wygrałby pan wybory, pan też pozwalniałby ludzi, pracowników magistratu związanych ze środowiskiem pana zastępcy prezydenta Tarnowa i ludźmi PO? Ależ absolutnie nie. To ja w swoim programie zapisałem wszystko, co należy zrobić w mieście Tarnowie. Ja już przeszedłem kilka samorządów i w żadnym samorządzie nie zwalniałem ludzi. Przyszedłem do starostwa powiatowego, też nie robiłem tam żadnej czystki. Generalnie ludzie i pracownicy dobrze pracują, tylko im trzeba dać tą pracę i trzeba ich z tej pracy rozliczać. W mieście Tarnowie, z mojej obserwacji, stało się coś fatalnego. Ludzie, którzy byli w obrębie pana prezydenta Ścigały, którzy odpowiadali za pewne segmenty, nie zarządzali tym miastem i nie zarządzali tymi ludźmi, a więc ta sytuacja się im wymkła spod kontroli. Tych ludzi tylko dzisiaj trzeba im dać pracę i rozliczać ich z tego i oni będą pracować. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i państwa gościem był Mieczysław Kras, kandydat na prezydenta Tarnowa z ziemi tarnowskiej. Dziękuję panu, dziękuję państwu.